sobie w kolejnym odcinku. Okej. Udało mi się troszkę nabrać więcej tlenu, więc wypadałoby teraz... Czy w dobrym kierunku poszedłem? Właściwie poleciałem? Chyba nie. Let's go back. Znowu oczywiście muszę narozwalać się cały, aby potem znowu wrócić w to samo miejsce. Totalny bezsens. No ale tak już jest, jak się nie uważa. Już na to poradzić. Bycie gapą jest chyba naturalne. Przynajmniej mi przychodzi to naturalnie. Okej. Naprawiony? Naprawiony. Chyba to moje pośpieszne chodzenie nie jest tutaj... Właściwie chodzenie. Latanie. Nie jest tutaj zbyt mocno wskazane. Okej. Rozeznajmy się troszkę w przestrzeni. Bo się zaraz zgubię i będzie... Dobra, stój. Dobra, w miarę stabilnie. Czyli tutaj. I teraz powinienem w prawo się kierować do tamtej części. Okej. No tak, w sumie nawet w poprzednim odcinku mówiłem, że jak wrócę do tej kuli, to powinienem się kierować w prawo. Okej, troszkę się tutaj ustawmy. Tak jakby to być powinno. Otwieramy włas. Chociaż dziwne trochę to otwieranie jest. Ale... Okej. Nie czepiajmy się. Tak sobie to wymyślili, to tak też będzie. Chociaż ta kula troszkę mi przypomina film Grindera. Nie wiem, czy wam też. Jeśli tak, to możecie zawsze napisać w komentarzu. Ale oczywiście pierwsze skojarzenie to zawsze będzie grawitacja. Z Sandrą Bullock i George'em Clooneyem, który grał tam drugą planową rolę. Oczywiście Sandra Bullock. Rola pierwszoplanowa. Okej. Musimy się tam dostać do końca. Weźmy sobie tlen. No, łapaj. I lecimy dalej. Auć. Już mi zaczyna coś pękać hełm. Okej. Skanowanie nic tutaj nie przyniosło. Ale kurczę, no tam musi być coś, co przegapiłem gdzieś w innych komorach. Komorach, w innych częściach stacji. Okej, skanowany, nic tutaj nie przynosi ciekawego. No i lecimy tam. Okej, tam jakieś drzwi będą zamknięte, więc prawdopodobnie później będę musiał się po prostu przedostać na zewnątrz, ale póki to
O, czyżby? Czyżby tam był jakiś członek mojej załogi? Jest już trochę martwy. Tak to wygląda. Dlatego pójdę i to zaraz sprawdzę. Ale zanim tam polecę, to chciałbym troszkę tlenu zaczerpnąć. Okej. No tu będzie troszkę rzeczy zamkniętych. Ale okej, powinienem sobie jakoś dać z tym radę po prostu lecąc naokoło. Okej, jest komputer. Tutaj mamy tlen po prawej stronie, ale zanim do niego dotrę, to najpierw to. Mamy 16. Mógłbyś przestać się mi tutaj jakoś tak rozbijać? Okej. Jest i terminal, którym odnajdę. No, chyba niezbyt. Okej. Nic w sumie ciekawego. Dobra, najpierw tutaj. Ewentualnie stąd będę mógł po prostu na szybko przelecieć na tamtą drugą część. Okej, jest członek załogi. Weźmy sobie tlen. Dobra, nie lecę do niego. No, to raczej mnie nie powinno dosięgnąć. Mam je tyle w teorii. Okej. Niestety, ale muszę go tutaj zostawić. Teraz wypadałoby tam polecieć. Tylko najpierw może zgarnąłbym sobie stąd jedną ampułkę z tlenem. Okej, to mnie nic nie walnie? Chyba nie. Okej, tutaj będzie tlen. Okej. Mamy tlen. Możemy lecieć. Miejmy nadzieję, że tylko to będzie pootwierane. Bo jeśli nie, to się okaże, że mamy Houston mały problem. Tego nie potrzebowałem, więc można to olać. Okej, czy tutaj od tej drugiej strony będzie... Ups, o coś zahaczyłem. Dobra. Udało mi się jakoś wydostać.
No nie. Tutaj jest... totalnie nic. Okej. Zebrane. Bardzo dobrze. Tu do góry będę mógł, ale najpierw zgarnę sobie tą kartę. Już będzie bodajże 17. Okej. Tak, 17. I lecimy tędy. Coś jest. No nie, to po prostu tlen się świeci. Wiem, że coś będzie jeszcze ciekawszego. O, serio? Dlaczego to jest zamknięte? Czy tam znajdę coś odkrywczego? Co oznacza ten czerwony punkt liczby astronauty? Nie wiem, a stąd też raczej nie wydaje mi się, żebym miał możliwość dostania się tam dalej. Has ever said this out loud before? Surely not many. Because of this disease that disintegrates my physical form, I am able to complete this life, however short the rest may be, as a free soul, and begin the next among these stars forever. Okej. Nie pozostaje mi nic innego jak wrócić tylko tutaj. Niestety problem w tym, że tam nadal jest zamknięte. I nie wiem dlaczego. Lećmy troszkę w dół bardziej. Trzeba będzie się stąd wydostać. Ale najpierw trzeba będzie się zaopatrzyć w tlen. Okej. Zaopatrzyłem się w tlen. No i co? Teoretycznie mam pokazane trzy strzałki na mapce. Po lewej, tylko nie wiem, dokąd one by mnie mogły doprowadzić. Gdzieś do tamtej części. Ale co tam ciekawego znajdę, tego nie wiem.
pytanie, czy byłoby tam jakieś przejście. Tak sobie myślę. Tamta część stacji jest jako jedyna niezniszczona. Gdyby mi się udało znaleźć tam jakieś wejście, to myślę, że to by mogło mi zdecydowanie jakoś pomóc. No nie wiem, czy jest taka możliwość. Ok, wezmę sobie tutaj ten tlen. No to tak na wszelki wypadek. Wejdź. Dobra. Mam tlen. Mogę się przedostać. Spróbuję tutaj. Wtedy stamtąd będę miał bliżej tamto miejsce. O ile w teorii prawdą jest, że tam uda mi się coś otworzyć. Tamta część właśnie wygląda jako jedyna na niezniszczoną. Także jest duża szansa, że coś tam będzie. Ewentualnie potrzebowałbym jakiegoś wejścia tam do tej centralnej części stacji. A z tego co pamiętam, tam było po prostu zamknięte. Równie dobrze może się okazać, że tam, w tej centralnej części właśnie stacji, jest jakaś szalupa ratunkowa, która nadal działa, tylko muszę po prostu się do niej jakoś dostać. A tutaj pewności nie mam. Tam to jako jedyne uruchomiłem z tych czterech. Czy to coś może mi dawać? Może to mi dało już ten capacity po lewej, w lewym dolnym rogu. Tego do końca nie jestem pewien. Czy to faktycznie tak powinno działać? Nie, tutaj musi być coś w środku. Okej. Tam będą jakiś tlen, będzie jakiś tlen, więc spokojnie będę mógł się uleczyć. Znaczy w sensie uleczyć. Traktuję to jako coś, co ma mnie leczyć. Przez cały czas. Okej. No i udało się dotrzeć. Okej, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja sobie tu jeszcze będę jakoś tam eksplorował, żeby postarać się znaleźć jakieś dodatkowe przejścia, możliwości dalszej gry. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem. Pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4.